Cisza jak... Witam Was wszystkich jak bardzo serdecznie. Zasiał. 20. Który dzisiaj jest? 28 czy 9? Poniedziałek. 20 chyba 8. Tak. Października, jak te dni szybko lecą. Wiecie co? Że ja już tego nie ogarniam. Wybraliśmy się na grzyby. Kosze mamy. Chęci, zamiary mamy. Mamy, jak najbardziej. Las nasz. Tak. I idziemy. Cichuśko. Późno, bo zaraz już jest listopad. Cicho jest. Tam ale idziemy. Powietrze. Tam. I ruszyli. Poszli jak konie po betonie. Dzień mglisty. Ostatnie dni w ogóle są już z porankami mglistymi. Uwielbiam taką porę. Uwielbiam jesień, kiedy to właśnie już mgły spowijają ziemię. Długo utrzymuje się wilgoć, rosa. Nawet te pajęczyny. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Klimat od ostatniego razu, jak nagrywałam film z grzybobrania, bardzo się zmienił. Liście pożółkły, zmieniły swoje kolory. Na ściółce leśnej też leży pełno liści, no i będzie chyba ciężko tutaj zbierać. Do tego coś kropi. To nie deszcz, to nocna wilgoć skapuje z igliwia. No i mam pierwszego. Młody, zdrowiutki, pod spodem ładnie wybarwiony i jeszcze nie jest przebarwiony na żółty kolor, z ciemnobrązowym łebkiem, twardy, cenny grzybek, jeden z najcenniejszych. Chyba każdy grzybierz takie grzyby właśnie lubi. Grzyby są, nie ma ich już aż tyle jak tydzień czy półtora temu, trzeba troszeczkę pochodzić, ale są różne, są jeszcze malusieńkie, takie o pypcie, są duże, nie ma dużo robaczywych, owszem są, ale nie ma ich dużo, trafia się 1 na 20 robaczywy i ta aura. Dzikie gęsi lecą, nieodzowny znak jesieni, mgły utrzymujące się już prawie do południa, temperatura na plusie, ile jest nie powiem, ale chyba coś koło 8 stopni, mimo to w lesie ciągnie. Jak żeśmy wyjechali, pierwszy taki odruch, ale cieplutko, ale jak się chodzi, to trochę ciągnie po nosie i po kościach. Tatuś poszedł gdzieś swoimi ścieżkami. Nie widać go, a my z mamusią krążymy sobie tutaj po tych czeremchach, które już opadają z liści. I niedługo po liściach zostanie tylko wspomnienie. A mamusia właśnie znalazła kolejnego. Dzięcioł stuka w drzewo.
A ja mam kolejne podgrzybki, które rosną jak żołnierze w sznurku, w szyku. I tu są dwa. I kolejny. Aura jest wilgotna, więc i one są wilgotne. Gdyby wyszło słoneczko, wszystkie błyszczałyby z daleka, ale i tak je widać. Aura się nie zmieniła, nadal utrzymuje się typowo jesienna mgła. Z reguły one do południa się podnoszą. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy ta mgła prawdopodobnie będzie utrzymywała się aż do samego wieczora. Lubię takie dni. Ale sytuacja w koszyku już się zmieniła. Jest pełny koszyk, a tu nadal są grzyby. Malutkie, ładne, z takimi typowo wybarwionymi jesiennymi barwami, kapeluszami. Zdrowe. Robaczywych są. Są robaczywe, ale nie ma większej tragedii. Jak widzicie, można nazbierać takich piękności. Pod spodem ładne, zwięzłe, twarde. Jest i kolejny. Kosz pełny, prawie kopiasty. Idę już pomału do samochodu, a przede mną prawdziwa piękność. Lasy są czyste, co już pokazywałam niejednokrotnie i takie okazy widać z daleka. Ludzi nie słyszę nikogo. Lubię, też już się może powtarzam, ale uwielbiam, jak są inni grzybiarze, jak jest taka... No, takie zadowolenie, jak każdy wychodzi z tym pełnym koszem. Witamy się tutaj w tych lasach, pytamy, kto ile nazbierał, a pokaż, a jak tam grzybki. Lubię taki klimat. Dzisiaj nie ma nikogo. Cisza. Pusto. I grzyby są. Grzyby nazbierane. Ale kogo ja tu dzisiaj zobaczyłam? Ilona, chodź w moje ręce. Chodź w moje ramiona. Jak ja cię zobaczyłam na samochód, ja mówię, no nie. Opisałam ci, kochanie, że będę. Tak? A tu wiesz co, ja tak byłam zafascynowana zbieraniem grzybów, nie, że ja już pisałam w piątek albo tak? W sobotę. To ja nie odczytywam. No, napisałam, że... Hello! Ilonka! Słuchajcie, moja Wicka, druga taka jak Agnieszka. Nie takie, trzy porąbane. Trzy porąbane. No. Dzisiaj bym się prędzej chyba tutaj, nie wiem, już nie wypowiem tego słowa, kogo spodziewała. No to ja, właśnie ciebie. To ja jestem. To właśnie ja, kochana. A masz grzyby? No mam, już ponad pół koszyka. W moim lesie? No w twoim lesie sobie pozwoliłam, wiesz, ale ja już tam zrobiłam kartkę, słuchaj, wrzuciłam dobry w kastyn i sobie mówię... Żmija wyhodowana na własnej krwi. Skórze. Pisałam ci, kochanie, że jadę do ciebie, więc się musiałaś spodziewać, że jadę do pogrzebki. Ale ja nie, widzisz... Tam, co nie. No. Ale... A niech stoi. Niech stoi, bo tam są grzyby, leżą grzyby. Idę, bo z mamuśką się już przywitałam. Tak, no to teraz będzie kawa. Jak na kawkę przyjadę. Halo, pozdrawiam widzów. To jest Ilona, moja Wicka.
A tatusia od... już zna. Tatusia już zna. Na misia. Nie no, jakie spotkanie. Tydzień temu Sylwestra spotkałam tutaj. Też widz spod Gryfina. Nie, właśnie, że nagrywałam też scenę i padł mi mikrofon, padła mi bateria w kamerze, we wszystkim. I sceny z Sylwestrem nie ma. Sylwester, pozdrawiamy ciebie tutaj teraz. Ale też miałam z jednym takim widzem, który miał taką to szarą w tamtym bluzę. Roku, aha, ale wiem, w tym roku widz. Sylwester też był. No widzisz. Też był. Sylwester, grzyby jeszcze są, możesz przyjeżdżać. Zapraszamy, tylko trzeba wizytówkę wziąć. Tak. I mieć ten helek od sołtysa, od sołtysowej, o tak. Sołtysowa, zna już te rewiry, tak. Tak? Zna już te rewiry. Powiem ci, że zapędziłam się tam no. I mówię, coś mi tutaj nie gra i mówię, Ilona, cofnij się, bo wiesz, jak jechałam za tobą, to się koncentrowałam, żebym nie wpadła na jakąś tam dziurę. A no. Jak jechałam sama, to sobie mówię, coś mi tutaj nie pasuje, za daleko i za buszyście takie, wiesz. Słuchajcie. Jak się cofnam sobie, mówię, ach, jest. Bo ja jak jadę, to tak, tu. Ręciu, bo ty już znasz, mam słuchaj, swoje lasy. No, wiesz, tu już jak wysiądziesz, od słuchaj, lat, to tak. Już, wiesz, wsiadasz w ale samochód. Trafiłaś. Trafiłam. Po węchu. Nie, ja po tobie jechałam, słuchaj, kochana. I sobie mówię, jak byłaś wczoraj, wyzbierałaś mi wszystkie. Ja Agnieszka, pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy, no. Ty musisz szybko dołączać. I Krzysia. Krzysia też pozdrawiamy, ale Agnieszka, tak, musisz szybko dołączać. Jest nas już trzy takie szurnięte. Krzyś, ciebie też pozdrawiamy. Szurniętego? Będziesz jeden rodzynek wśród trzech, masz przechlapane. Nie, tak, takie szczęście to ja bym też chciała mieć, wiesz? Na jego miejscu? Na jak, żebym była jedna i było trzech facetów. Z takimi trzema kobietami jak my? Takich trzech facetów głupich jak my to nie ma. Także się nie przejmuj, mężczyźni są bardziej utemperowani. Cicho, bo Edziu będzie oglądał i co on teraz sobie pomyśli, jak i powie, w końcu kobieta ma rację. Dobra. Ja nie rozumiem, on taki skarb w domu ma, a on zawsze do ciebie coś, nie? Wiesz, dobra. Edziu to jest Edziu. Jak każdy facet. No nie będziemy się tu całować, nie. Bo jeszcze sobie ludzie pomyślą, że my coś tam... No my się cieszymy z naszego spotkania. Dokładnie. Słuchaj, a przytulanie nie jest nic złego. Jeśli ktoś uważa, że przytulanie jest naprawdę złe... Chodź, jaki może być, wiesz? Całować się nie będę, ale dobra. Uścisnąć to... To krótko i na temat. Idź zbieraj. Idę zbierać. My jedziemy, bo jedźcie. Nazbieraliśmy. Tak. Czekam z kawą. Tak, a ja dzwoniłam, bo chciałam kupić ciasto, ale się nie odzywałam. A ja pączki wczoraj kupiłam w naszej ukochanej okay. Mamy piekarnię w Boleszkowicach. Państwo Czuchrowscy, pozdrawiam ciebie tutaj teraz też moja na kochana, pewno będą pyszne. Bo mnie ogląda właścicielka piekarni. Pyszne pączki pieką, pieką pyszny chleb, sami nie jakieś tam gnioty odgrzewane, tak jak to widzicie, często kupujecie. Tam jest pieczony na miejscu i żeby dostać ten chleb, to trzeba jechać przynajmniej pół godziny naprzód, bo trzeba odstać swoje w kolejce, jak za czasów komunizmu, ale warto. Ale za czasów komunizmu był chleb. Był chleb za czasów komunizmu, tak. Stałaś w kolejce, a teraz nie stoisz w kolejce. I, wiesz, i dzisiaj chcielibyśmy się cofnąć do czasów komunizmu, tak. Stać w tych kolejkach i kupić taki towar, jak był nie wtedy. Takie nie, produkty. Nie, ludzie są nie tak będzie. Ilonka poszła zbierać, a my jedziemy do domu szykować garnuszki na kawę. Nazbieraliśmy tyle, 4 prawie koszyki. Jest dużo młodych, nie ma dużo robaczywych. Są, owszem są, ale na takie grzyby 28 października to naprawdę nie ma co narzekać na robaczywe. Życzę wam, kochani, takich pełnych koszów. Zapraszam Sylwestra, Ilony już nie, bo już sama się zaprosiła. O tam, zbiera. Życzę jej miłego zbierania, wróci z pełnym koszem. A my na dzień dzisiejszy się żegnamy, kochani. Życzę wam radości. Takiego, tak, są zasiane właśnie, Ilona mówi, że chyba ma zasiane grzyby. Zasiałam, przygotowałam już ci. Do następnego. Zobacz, ile mam. Widzę. Ilona mówi, że ma zasiane grzyby. Zasiały się. Cudowne miejsce. I tym oto cudownym akcentem z zasianymi grzybami kończymy. Do następnego!